Jak radzić sobie z nierealnymi terminami? Odpowiedź jest bardzo prosta: przesunąć. Dziękuję. To tyle. Oczywiście żartuję, nie zawsze da się przesunąć termin prawdę mówiąc jednak od tego bym zaczął zawsze bym zapytywał dlaczego 15 października a może nie 15 tylko 25 jak skończymy to będzie ok co się stanie jak oddamy to 25 może się okazać że nic się nie stanie że nikt nie straci a nikt nie zyska po prostu ktoś chlapnął obiecał nieprzemyślany sposób a teraz ty masz siedzieć po nocach i się napinać bo ktoś był nierozsądny to nie jest powód czasem zdarzają się sytuacje kiedy łatwo Termin przesunąć i wtedy już wszystko się zaczyna upraszczać. Są jednak takie sytuacje, kiedy termin faktycznie jest niezmienialny, bo nie zależy od nas, i to w sumie nie termin jest nierealny, bo termin jest jaki jest. To tak naprawdę nierealna jest szansa dowiezienia projektu w tym terminie. I teraz przyjrzyjmy się, co to konkretnie oznacza. Mamy dwie sytuacje. Pierwsza z nich, tu mamy D, czyli deadline. Tu mamy koniec projektu. Mamy dla uproszczenia trzy zadania. Po trzy tygodnie, po dziewięciu tygodniach kończymy projekt i jeszcze mamy kupę czasu. Czy to jest realny, czy to jest nierealny termin? No, wydaje się, że ta sytuacja jest o wiele lepsza. A tu mamy drugą sytuację: 999, deadline, koniec projektu po deadlineie. No to która sytuacja jest lepsza? Która jest nierealna, ta czy ta? I tu odpowiedź nie jest taka prosta. Bo Coś, na co nie zwracają uwagę niestety, nie zwraca uwagę bardzo wiele firm, to jest pytanie, jak policzono to? Czy to jest, wiadomo, wiadomo że w projektach zadania mogą trwać różnie i w, im bardziej jesteś ekspertem, tym wiesz, że coś może trwać 3, 5, 9, a nawet 20 tygodni, zależy od sytuacji, od warunków, od pogody. Od sprawności ludzi, od przychylności otoczenia. I najważniejsze pytanie, gdy dostajemy tak zwany nierealny termin, projekt z nierealnym terminem, jest takie: jak policzono długości zadań? Bo przyjmując najprostszą z możliwych klasyfikacji, można przyjąć w planowaniu warianty optymistyczne, czyli uda mi się w trzy tygodnie choć mało prawdopodobne, bo żeby się udało, to musi x warunków być spełnionych i zadziać się zgodnie, z, po mojej myśli. Możemy planować realnie i możemy planować pesymistycznie. To znaczy, biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe pechy, najdłużej zadanie trwało 9, w związku z tym zapisuję 9. No, jeżeli by się okazało, że ten harmonogram to jest harmonogram optymistyczny, a ten harmonogram to jest harmonogram Hiperpesymistyczny, to który jest w takim układzie bardziej bądź mniej realny? Nie wiadomo. Pierwsza w związku z tym rzecz to jest sprawdzenie, czy naprawdę mój harmonogram i mój termin jest nierealny. Czyli jakie przyjęto założenia względem planu, który rozważam. Jak to zaplanowano, jak przyjęto, Oszacowania i w jaki sposób stworzony na harmonogram. To jest pierwsze pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć. No ale ok, odpowiedzieliśmy i okazuje się, że projekt, który przejmujemy albo w drugiej, kolejnej fazie w wyniku opóźnienia w fazie pierwszej, wykracza poza termin. Co w związku z tym zrobić? I na tym się teraz skupimy. Po pierwsze. Przejrzyj dokładnie harmonogram pozostałej części projektu i spróbuj to zoptymalizować. Pokażę tutaj kilka metod, to ty musisz zastanowić się, która z nich pasuje do Twojej rzeczywistości. Bardzo lubimy planując, aby naszą głową sterowało ja idealne, które na przykład mówi: najpierw wykonamy analizę, potem będziemy tworzyć raport. Potem dopiero stworzymy OPZ, potem dopiero stworzymy postępowanie, zorganizujemy postępowanie, wybierzemy wykonawcę, i potem zaczniemy coś tam wdrażać. Czyli mamy taki układ schodkowy. Najpierw przygotujemy analizę, potem będzie, będziemy tworzyli projekt funkcjonalny, potem zaczniemy kodować. Ale Praktyka wielokrotnie pokazuje, że z powodów rozlicznych trudności te zadania się ze sobą ściskają i są realizowane w praktyce równolegle. Albo wybieramy dostawcę, ale wiemy tak naprawdę, że nam chodzi o tam dostawcę X. I o ile oczywiście to nie jest firma pod reżimem zamówień publicznych, tylko prywatny biznes, no to może w ogóle po prostu to uprośćmy. Czyli może się okazać, że Zadania, które są sekwencyjne, można byłoby zrobić równolegle. Druga sytuacja może się okazać, że zadanie trwa tyle, ponieważ je robi tylko trzy osoby, ale gdybyśmy zatrudnili tego dziewięć osób, to byśmy to zrobili trzy razy szybciej. Są takie typy zadań. Może się okazać, że zadanie robi trzy osoby. Ale robi to przy użyciu bardzo słabych technik, maszyn i urządzeń. Gdybyśmy zapłacili więcej, moglibyśmy kupić lepsze urządzenie i dałoby się to zrobić w trzy. Może się okazać, że to zadanie my potrafimy zrobić w 9 tygodni, ale gdybyśmy kupili wykonawcę, to on by to zrobił w 3. W związku z tym to właśnie takie pytania zadaje się do każdego z zadań, jak to zrobić, żeby ono trwało o połowę krócej. Kiedy już masz urealniony harmonogram? To teraz powinieneś pójść do klienta albo do interesariuszy. I co im powiedzieć? Po pierwsze, powiedz im, jak jest i uzasadnij, czyli dokładnie opisz, co się takiego odkryło, coś takiego wydarzyło. Planowanie, nawet oparte na najlepszych założeniach, jest nadal planowaniem. Życie weryfikuje te plany i nie ma nic tutaj dziwnego. Ludzie, którzy zajmują się projektami, o tym wiedzą, że plany się wydłużają, więc powiedz i uzasadnij, jaka jest prawda. Natomiast w drugim kroku, obiecaj, i uwaga, wyraź warunek, pod, jakim, pod jakimi warunkami będziesz w stanie dowieść obietnicę, no i uzasadnij czy uwiergodni, że ten Twój plan ma szansę. Dlaczego ten warunek jest na czerwono i dlaczego to jest takie ważne? Ludzie często mówią: Da się zrobić ten projekt na czas pod warunkiem, że. I prawdę mówiąc, decydenci już nie słyszą tego pod warunkiem, że. Miałem wielokrotnie taką sytuację, kiedy mnie pytał klient, uda nam się to zrobić. Ja patrzyłem na harmonogram, mówię, no tak, da się pod warunkiem, że urząd taki, instytucja taka wyrażą to i to. Okej, okay, dzięki. Potem szedł mój klient na radę nadzorczą lub na zarząd i mówił, da się, no i zarząd już tylko to słyszał, ale nie słyszał tego pod warunkiem, że. I wymagał później. To była obietnica, ale po wypowiedzeniu staje się zobowiązaniem. Proponuje używać innej konstrukcji słownej. Nie da się chyba że. To budzi czujność, to budzi obawy co do twojego profesjonalizmu. Być może w, pierwszej, w pierwszym odruchu, ale y tak naprawdę buduje wiarygodność, bo mówisz, jak jest. Nie da się, chyba że na przykład urząd wyda na czas decyzję, chyba że państwo zrobią, chyba że. To jest mnóstwo innych rzeczy. Zanim przejdę do trzeciego aspektu, jeśli podoba Ci się ten film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Kiedy już przeanalizujesz plan i go zoptymalizujesz, uzgodnisz z intereserszami klientami, że możesz to realizować w taki sposób, czas na zarządzanie. Jak to robimy? Rygorystycznie. To znaczy, z jednej strony musisz bardzo dokładnie rozdzielić pracę. W nierealnym terminie ważne jest, że wszyscy muszą wiedzieć, co robią. Więc rozdziel zadania i badaj dokładnie, czy zobowiązania, czy te terminy, które były planowane, są realnie dotrzymywane. I jeżeli nie są, to natychmiast reaguj. Z jednej strony pytaj, dlaczego się nie udało wykonać pracy w danym terminie. Po drugie, dociekaj przyczyn źródłowych i przede wszystkim nie karaj ludzi za to, że mówią, że nie wyrobili się w terminie, bo często reaguje się na to bardzo nerwowo, krzykiem, pretensjami. Jeżeli tak będziesz reagować, to ludzie ci przestaną mówić prawdę, tylko będą mówić to, co uważają, że ty chcesz słyszeć. Czyli rozdzielaj zadania, badaj stopień wykonania i adekwatnie reaguj do tego co co się wydarzyło w projekcie. Być może trzeba coś usprawnić, być, być może trzeba jeszcze coś przeplanować, być może trzeba do, dorzucić zasobów ludzi albo zmienić sposób pracy. Natomiast jeśli nie będziesz wiedział, jaka jest prawda, to nie zareagujesz i nie dowiesz się tego projektu nigdy zgodnie z terminem. Kolejna kwestia. Nie zgadzaj się na dokładanie. Bardzo często mamy sytuacje, w której jak interesariusze zauważą, że odpaliłeś projekt, urealniasz go, w sensie zaczynasz prowadzić tak, że zdaje się, osiągniemy ten termin, to optymizm powoduje, że oni mówią, a może by w takim razie, jak im tak dobrze idzie, jeszcze zrobili X, Y, Z? Pod żadnym pozorem nie może się na to zgadzać. Dlaczego? Ponieważ jeśli się na to zgodzić i przez to położysz projekt to nikt nie będzie wiązał położonego projektu z tym, że zmodyfikowałeś zakres, tylko wyjdziesz na nieudolnego menedżera. Natomiast jeżeli są faktycznie jakieś ekstrasy, które ludzie chcieliby, żebyś wprowadzał do projektu, to powiedz OK, najpierw zróbmy to, co jest naszym zobowiązaniem, a potem jak starczy czasu, to się zajmijmy elementami dodatkowymi. Kolejna porada. Eliminuj zadania czasochłonne. Czyli jeśli na przykład są problemy w projekcie, albo spodziewasz się problemów, powiedz zespole, Wyłącznie mnie interesuje, abyście proponowali takie metody rozwiązań, które są zoptymalizowane czasowo. Mogą być droższe, mogą być bardziej ryzykowne, mogą być bardziej ekstrawaganckie, ale nie mogą być czasochłonne. Na przykład, to też wywalaj wszystko to, co nie służy bezpośrednio osiągnięciu celu. Na przykład, jednym z takich elementów, które czas konsumują niebywale, są wszelkiego rodzaju komitety, spotkania. I różnego rodzaju inne korporacyjne elementy życia. Piąty punkt, usprawnij podejmowanie decyzji. Jeżeli ty masz ten projekt dokończyć i termin jest bardzo trudny do osiągnięcia, to najwięcej czasu marnujesz wtedy, gdy czekasz, aż ktoś podejmie decyzję, albo gdy dokonają się konsultacje wewnątrz firmowe, albo gdy prawnicy zaopiniują coś. Prawdę mówiąc, takie rzeczy powinniśmy eliminować, ponieważ jeśli mamy dowieść do końca projekt szczęśliwie, to nie ty odpowiadasz za to, ale cała organizacja musi się w to włączyć, w związku z tym musi ci jak najbardziej ułatwić kierowanie projektem, na przykład przez to, że nie będziesz łapać opóźnień przez nieefektywność jakiegoś działu czy jakiegoś pionu. Jeśli zainteresował Cię to, o czym mówię, jeśli chcesz pogłębić wiedzę o zarządzaniu projektami, zapraszam Cię. Na stronę zarządzanieprojektami.pl. Tam materiały na temat zarządzania, na temat motywacji, na temat różnych innych aspektów, które pomogą Ci w zarządzaniu i w tym, aby te projekty nierealne urealniać. Zapraszam na zarządzanieprojektami.pl.